Dzień dobry, witamy z Gdańska na konferencji prasowej Komitetu Obrony Demokracji. Za chwileczkę rozpoczniemy konferencję prasową dotyczącą obywatelskiej kontroli wyborów. Drodzy Państwo, rusza największa akcja rekrutacji obserwatorów społecznych w powojennej Polsce. Komitet Obrony Demokracji przy wsparciu akcji Demokracja Nowej Generacji i innych organizacji społecznych dzisiaj, 3 czerwca 2023 roku o godzinie 12 na Placu Zamkowym w Warszawie ogłosił start kampanii pod hasłem Wybory bez PiS-u. W ten sposób zapraszamy wszystkich chętnych do dołączenia do obywatelskiej kontroli wyborów. Przeszkoleni wolontariusze w dniu głosowania na własne oczy zweryfikują, czy proces zbierania i liczenia głosów przebiega prawidłowo. Cel kampanii jest bardzo ambitny. Chcemy, by obserwator społeczny znalazł się w każdej z 27 tysięcy obwodowych komisji w Polsce. Wolontariusze, którzy zarejestrują się na stronie okw.info.pl, tu Państwo mają z tyłu, po odpowiednim przeszkoleniu w dniu głosowania będą przyglądać się pracy obwodowych komisji wyborczych. Wszystko po to, by mieć pewność, że proces wyborczy przebiegnie zgodnie z prawem i każdy głos zostanie prawidłowo policzony. Mamy czasy w Polsce, gdzie bez udziału społeczeństwa władza rozmontowuje demokrację. Narusza wolność obywateli, wolność mediów, gdzie obecna władza pragnie wszelkimi siłami, również tymi niedemokratycznymi, wygrać wybory. W Gdańsku nieopodal, w strefie społecznej, obchodzimy święto wolności i praw obywatelskich pod hasłem Nie śpij, bo cię przegłosują. Nam zależy, aby obywatelki i obywatele nie tylko poszli do głosowania i wrzucili swój głos, ale także czynnie włączyli się w obserwację wyborów. Czyli nie tylko głosujemy, ale również obserwujemy. Kampania Wybory bez PiS-u jest po to, aby pokazać, że każdy z nas może coś zmienić. Czyli dopilnować, by na tak ważnym odcinku jak głosowanie i liczenie głosów wybory były uczciwe, a wyniki w pełni odzwierciedlały wolę wyborców. Potwierdzeniem wagi projektu i jednocześnie jej gwarantem jest szeroki front organizacji społecznych, które dołączają do obywatelskiej kontroli wyborów. Jeszcze raz wymienię, obok Komitetu Obrony Demokracji są to m.in. Akcja Demokracja, Obserwatorium Wyborcze, Stowarzyszenie Sędziów Temis, Nowa Generacja. Ta lista wciąż się poszerza. Na Pomorzu dołączyły do nas również organizacje Stowarzyszenie Tolerado i Młodzi Demokracji. Zapraszamy inne organizacje do włączenia się w kampanię Wybory bez PiS-u. Przypomnę, że rok wcześniej, 3 czerwca 2022 roku, porozumienie w sprawie wsparcia projektu obywatelskiej kontroli wyborów jednogłośnie podpisało 11 ugrupowań partyjnych. Platforma Obywatelska, Polska 2050, Lewica, Inicjatywa Polska, PSL, PPS, Unia Europejskich Demokratów, Nowoczesna, Razem, Zieloni, Ruch Samorządowy Tak dla Polski. Do obywatelskiej kontroli wyborów może dołączyć każdy obywatel Polski powyżej 18 roku życia. Wystarczy zarejestrować się na stronie okw.info.pl, a organizatorzy pokierują proces dalej, zapewniając również odpowiednie szkolenie. Oprócz rejestracji w systemie projekt można też wspierać w swoich mediach społecznościowych, udostępniając informacje o akcji opatrzone nazwą hashtag Wybory bez PiS-u. Drodzy Państwo, tylko razem, tylko wspólnie możemy wygrać te wybory. Te wybory
są po to, abyśmy wybrali demokrację. Dziękuję Państwu bardzo. Damian? Szanowni Państwo, właśnie przez to, że jesteśmy tutaj razem, przez to, że będziemy razem jutro w dniu Wielkiego Marszu w Warszawie, pokażemy naszą wielką siłę, bo my wybory na jesieni wygramy, natomiast zła władza, jej nieuczciwość i jej oszustwa nauczyły nas tego, że mogą nam to zwycięstwo w sposób nietransparentny i niedemokratyczny odebrać. Obywatelska kontrola wyborów jest po to, nie żebyśmy wygrali wybory, bo to zrobimy i to jest odpowiedzialność partii demokratycznych, ale żebyśmy tego zwycięstwa nie pozwolili sobie odebrać. Dlatego nowa generacja czuje się współodpowiedzialna za przyszłość Polski. Będziemy jako Stowarzyszenie Ludzi Młodych współorganizować się po to, żeby wspierać pokolenia Solidarności. Bo pokolenia Solidarności to są pokolenia, które dały nam wolność, które w wolności wyrosły, a teraz te, które o tę wolność muszą dalej się starać i dalej walczyć, żeby jej nie stracić. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim organizacjom, które chcą z nami brać odpowiedzialność, brać współodpowiedzialność. Wygramy wybory i nie damy sobie tego zwycięstwa odebrać. Serdecznie zachęcam do wsparcia obywatelskiej kontroli wyborów. Dziękuję.